Jedną z podstawowych zasad treningu siłowego jest to, że im więcej robimy serii, tym mamy lepsze efekty. Do pewnego momentu. Potem przestajemy wyrabiać z regeneracją i mamy efekty coraz gorsze. Aż dochodzimy do legendarnego, mitycznego przetrenowania i wszystkie nasze efekty idą w pizdu. Dlatego, jak możecie się domyślać, jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest to, ile serii robić. Pod masę, pod rzeźbę, pod siłę. Ile, jaki dokładnie ten pułap serii musi być. Jak możecie się domyślić, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Natomiast o wiele ważniejszą odpowiedzią jest to, czy robić serii więcej, czy mniej niż miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Na samym początku jednak ważna informacja. Zostały dwa ostatnie miejsca na moje szkolenie z przysiadu i martwego ciągu, które odbędzie się w Warszawie 5 grudnia w niedzielę. Pierwsze miejsca zniknęły dość szybko, także jeżeli chcecie poprawić swoją technikę, to nie zwlekajcie. Zapisy na mlekoks.pl. Na moim szkoleniu możecie dowiedzieć się, jak dźwigać lepiej, jak dźwigać pod Wasze ustawienie, pod Wasze proporcje, Wasze cele oraz oczywiście jak to zrobić z głową, żeby podnosić większe ciężary w sposób zdrowy i funkcjonalny, w sposób bezbolesny oraz w sposób, który w jak najlepszym stopniu sprzyja budowie masy oraz siły, czy tam innych Waszych celów. Także przechodzimy teraz do głównej części filmu. Na samym początku zacznijmy od podstaw, czyli ile serii robisz w ciągu tygodnia oraz jak to wpływa na Twoje efekty. Nie musimy się tutaj zupełnie zagłębiać w jakieś szczegóły, na przykład czy pompki na poręczach bardziej wchodzą na klatę czy na triceps, czy podciąganie wchodzi bardziej na biceps, czy na plecy, czy na tył barku. To nie ma zupełnie w zasadzie żadnego znaczenia pod tym kątem praktycznym, czyli czy robisz więcej, czy mniej. To, co ma sens, to patrzenie na to, ile tych serii jest obecnie, jaka łączna jest obecna ta pula objętości i to, żeby ta pula objętości w miarę się zgadzała z tygodnia na tydzień. Czyli raczej, jeżeli chcemy zaplanować coś w przyszłości, czyli wiedzieć, czy daje nam to efekty, czy nie, to nie powinniśmy skakać z tygodnia na tydzień. Czyli w jednym tygodniu robimy rozpiętki na klatę, w drugim tygodniu robimy wyciskanie, w pierwszym tygodniu robimy 10 serii, bo mamy tyle czasu i chęci, w drugim tygodniu robimy 20 serii, bo nagle nam się bardziej zachciało albo mamy więcej czasu. Dlatego właśnie lepiej jest zacząć od czegoś takiego, że mamy w miarę stały poziom tych serii, czy to w perspektywie tygodnia, czy w perspektywie miesiąca, oraz poziom trudności tych serii również jest w miarę porównywalny. Nie na zasadzie, że raz robimy 5 serii przysiadów, bo nam się chce, a raz robimy 5 wyprostów na maszynie, bo nam się nie chce. Wtedy ten poziom trudności efektów płynących z serii nie jest do końca porównywalny. Dlatego na samym początku musimy mieć ten plan treningowy, który nie musi być jakiś nie wiadomo jak rozpisany, ale muszą być tam rzeczy, które są w miarę powtarzalne z tygodnia na tydzień czy w miesiąca na miesiąc. I wtedy możemy faktycznie patrzeć, czy mamy efekty. I teraz nasuwa się pytanie, czy faktycznie masz efekty. Co to oznacza? Czy jesteś w stanie dokładać z tygodnia na tydzień, jeżeli chodzi o zarówno główne ćwiczenia, jak i izolację. I wtedy, jeżeli te efekty masz, to prawdopodobnie jest dobrze. Jeżeli Twoim celem jest budowa siły, to jeżeli dokładasz z tygodnia na tydzień, no to znaczy, że Twój cel się realizuje, tak? Nie ma nic prostszego. Natomiast jeżeli Twoim celem jest budowa masy, to w tym wypadku progres siłowy tak naprawdę tylko pośrednio jest w stanie Ci powiedzieć, czy tą masę budujesz, ponieważ można zbudować siłę bez budowy masy. Natomiast jeżeli trenujesz, jeżeli Twoje wyniki siłowe idą w górę oraz jeżeli Twoja masa ciała rośnie, no to prawdopodobnie jesteś na dobrej drodze, prawdopodobnie większość tego, co budujesz, to jest masa mięśniowa. Czyli tutaj właśnie taka sugestia, że no jednak trzeba się ważyć. Wiadomo, można mieć te efekty bez ważenia się, natomiast jeżeli ważymy się regularnie, a nie raz w miesiącu, to wtedy jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie notować ten progres. Jeżeli się ważymy rzadko, to ta waga może iść w górę, iść w dół i ciężko jest nam to ocenić. Natomiast jeżeli ważymy się regularnie, przykładowo codziennie bądź co drugi dzień, to wtedy nie mając zupełnie obsesji na punkcie wagi, nie mając zupełnie obsesji na tym punkcie, że jednego dnia ważymy kilogram więcej, ponieważ pojedliśmy wcześniejszego dnia, mieliśmy powiedzmy więcej soli, błonnika, więcej objętości, a następnego dnia być może mamy mniej soli, mniej błonnika, mniej treści pokarmowej, mniej węglowodanów i waga idzie mocno w dół. Nie przejmujemy się tym, ponieważ to są właśnie tylko wahania wody. Natomiast jeżeli widzimy ten trend wzrostowy, wyciągamy jakąś średnią i ta średnia idzie w górę, to prawdopodobnie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o budowanie masy. I zwłaszcza pożądane będzie tutaj patrzenie na progres nie tylko w ćwiczeniach takich mega złożonych jak przysiad, gdzie wynik siłowy w dużej mierze zależy od koordynacji układu nerwowego, ale również patrzenie na takie izolacje w planie. Niezależnie czy to jest biceps, wyciskanie handla, pętlami, czy powiedzmy uginanie na dwójki na maszynie. Tutaj ten efekt budowy siły płynący z adaptacji układu nerwowego jest trochę mniejszy. Dlatego jeżeli mamy dość fajne przyrosty na takich ćwiczeniach akcesoryjnych, hantelki, wyciągi, maszyny oraz wzrost masy ciała, to najprawdopodobniej jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą masę mięśniową budować. Progres jest rzeczą bardzo mierzalną. Albo jest, albo go nie ma. Widać gołym okiem. Natomiast są też rzeczy niemierzalne za bardzo, takie jak zmęczenie, samopoczucie, zakwasy. I również można próbować mierzyć te rzeczy w jakiś sposób. Na przykład dość dobrym pomysłem jest ocenianie trudności każdego treningu w jakiejś tam skali. Powiedzmy trening, który zrobiłem wczoraj, oceniam na 5 na 5 albo 10 na 10 trudności, bo był bardzo ciężki. Zmęczenie po tym treningu również oceniam na 10 na 10, bo było bardzo ciężkie. I w tym momencie, jeżeli staramy się porównać zarówno ten wynik obiektywny, czyli czy mamy progres, czy nie, z tymi rzeczami bardziej subiektywnymi, jak to jak się czujemy, czy mamy zakwasy i tak dalej, możemy wywnioskować, w jaką stronę zmierzamy, czyli czy zwiększyć liczbę serii, czy zmniejszyć. Możemy tutaj zastanowić się nad kilkoma schematami. Pierwszy schemat jest taki, że mamy progres. Później będzie schemat, kiedy nie mamy progresu, ale zakładamy, że mamy progres. Jakiś tam jest. Dokładamy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, przykładowo w większości ćwiczeń. I teraz możemy się zastanowić, jakie są te nasze wrażenia subiektywne, czyli czy nasze zmęczenie jest niskie, średnie czy bardzo duże. Podobnie zakwasy, czy są niskie, średnie czy bardzo duże. Jeżeli nasze zmęczenie i zakwasy są bardzo niewielkie, ale robimy progres, to znaczy, że jest bardzo dobrze i prawdopodobnie możemy zostać tam, gdzie jesteśmy, albo robić więcej. Natomiast to nie jest tak, że nasz progres się podwoi, czyli to nie jest tak, że robisz tam 5 serii i masz 5 kilo tygodniowo, więc pomyślisz sobie, że będziesz robił 10 serii i 10 kilo tygodniowo. Jeżeli progres jest bardzo szybki, to prawdopodobnie nie powinieneś nic zmieniać, ponieważ lepsze jest wrogiem dobrego i czasami bardzo łatwo jest coś sknocić, próbując robić coraz więcej, coraz więcej. Dlatego w schemacie pierwszym, kiedy twoje zmęczenie i zakwasy są bardzo niewielkie, a progres jakiś tam jest, no to można albo zostać tam, gdzie się jest, albo próbować delikatnie dokładać. Drugim schematem jest sytuacja, kiedy dalej mamy progres, ale nasze zakwasy i zmęczenie są średnie. I to jest prawdopodobnie takie miejsce idealne, czyli prawdopodobnie trenujemy dość ciężko, ale nie za ciężko, nie zajeżdżamy się i możemy w tym miejscu być bardzo długo, bez żadnych kombinacji. Czyli nie musimy za miesiąc zmieniać planu, czy za tydzień zmieniać planu. Możemy prawdopodobnie ciągnąć to, co robimy przez bardzo długi czas. Okresowo, ewentualnie dokładając. Czyli jeżeli wiemy, że za 3 tygodnie mamy wakacje, to prawdopodobnie, jeżeli mamy fajny progres i średnie zmęczenie, to prawdopodobnie na ostatnie tygodnie przed jakimś wyjazdem, wolnym, wakacjami i tak dalej, możemy trochę podkręcić tempo i robić trochę więcej. Aczkolwiek nie jest to obowiązkowe i trzeba mieć też pewne wyczucie, żeby nie zrobić za dużo. Teraz przechodzimy do trzeciego schematu, czyli mamy efekty siłowe, ale bardzo dużym kosztem. Czyli jesteśmy strasznie zajechani, strasznie zmęczeni, mamy bardzo duże zakwasy. Tutaj warto się zastanowić, czy te zakwasy faktycznie się kumulują przez jakiś czas, czy to jest po prostu rzecz jednorazowa spowodowana tym, że spowodowaliśmy zakwasy jakimś tam nowym, dziwnym ćwiczeniem albo dużo większą objętością. Natomiast jeżeli czujemy, że jesteśmy coraz bardziej zajechani, przykładowo od 2 tygodni jesteśmy bardzo zmęczeni, o wiele więcej niż zwykle, to istnieje spora szansa, że zbliżamy się gdzieś być może do końca tych granic regeneracyjnych. Czyli być może albo jest to moment, w którym powinniśmy zastopować, moment, w którym powinniśmy zrobić deload, albo moment, w którym powinniśmy się nieco cofnąć z ilością serii. Ponieważ nie można całe życie robić tego w ten sposób, że mamy progres siłowy oraz bardzo duże zmęczenie, bardzo duże zakwasy. Jest to w zasadzie bardzo ciężkie do utrzymania w długim terminie. Można coś takiego utrzymać w takim krótkim czy średnim terminie. Można przelecieć kilka tygodni na bardzo dużych zakwasach, bardzo dużym zmęczeniu, a jednocześnie notować progres siłowy. Dlatego plany typu Small of Junior, takie hardkorowe 3-tygodniowe plany mogą zadziałać za pierwszym razem, ale rzadko działają za drugim czy trzecim razem non-stop, ponieważ w tym momencie zaciągamy już pewien dług regeneracyjny. I ten dług regeneracyjny możemy zaciągać powiedzmy przez ten tydzień, 2 czy 3, natomiast w pewnym momencie będziemy musieli go spłacić. Nasze zmęczenie będzie już trochę za duże, duże i bardzo często w tym momencie pojawiają się kontuzje czy urazy. O ile oczywiście ból jest bardzo skomplikowanym tematem, o tyle można zauważyć pewną tendencję, że bardzo często wszelkiego rodzaju kontuzje, dyskomforty pojawiają się właśnie wtedy, kiedy mamy super tempo, super progresujemy, dokładamy, ale jednocześnie jesteśmy już bardzo, bardzo zmęczeni. Czyli czasami po prostu lepiej zrobić ten krok w tył, być może zrobić sobie deload, luźny tydzień, być może trochę się cofnąć z ilością serii i potem znowu sobie powoli dokładać, niż po prostu czekać, aż coś nam się stanie. Nie chcę tutaj oczywiście straszyć przed kontuzjami, ale warto podejść do tego rozsądnie. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego schematu, szybka reklama. Otóż zbliża się Black Friday i z tej okazji przez cały najbliższy tydzień możecie dostać moje e-booki oraz ciuchy z kodem BLACK minus 25% na mlekoks.pl. Uwzględniając tutaj również legendarny e-book Zaprogramuj swój trening, na którego 500 stronach możecie się dowiedzieć wszystko o treningu siłowym i o układaniu planu pod siebie. Teraz będą schematy, w których nie progresujemy. No i jeżeli coś działa, no to po co to zmieniać, nie? Natomiast jeżeli coś nie działa, no to w tym wypadku warto by było faktycznie zainterweniować. I to, że plan nie działa, może wynikać również z innych rzeczy, nie tylko z faktycznie ilości serii, ale może wynikać też z techniki, czy z niedobrej diety, czy też z innych aspektów. Natomiast warto się zastanowić, jaki jest nasz ten pułap serii na tle takich średnich wyznaczników tego, co mówią ludzie w internecie, oraz jaki jest nasz ten poziom zmęczenia, zakwasów i tak dalej. Czyli zastanówmy się nad schematem numer 4 teraz. Czyli nie mamy efektów, a jednocześnie czujemy się dość zregenerowani, nie mamy zbyt dużego zmęczenia, nie mamy zbyt dużych zakwasów. No i teraz taka sytuacja jest dość rzadko, ponieważ większość osób powie, że i tak są zmęczeni. Nawet jeżeli nic nie robią, robią bardzo mało serii, no to i tak niektórzy będą mówić, że po prostu ten trening ich bardzo męczy i tak dalej. Wtedy być może są po prostu niedotrenowani. Dlatego warto spojrzeć na to z tej perspektywy, ile serii robimy tygodniowo. Taki pierwszy podstawowy wyznacznik to jest powiedzmy 8 do 10 serii na główne partie, czyli 8 do 10 serii ruchów na nogi, ruchów powiedzmy wyciskań na klatę, ruchów przyciągań na plecy. Jeżeli ćwiczysz mniej niż te 8 czy 10 serii, a jednocześnie nie masz efektów siłowych oraz czujesz się względnie zregenerowany, to prawdopodobnie powinieneś po prostu robić nieco więcej. Czasami trzeba, oczywiście warto mówić o tym, że indywidualizm i tak dalej, ale czasami trzeba się po prostu porównać, że jeżeli robisz bardzo mało, jeżeli robisz powiedzmy 6 serii tygodniowo na wyciskanie na klatę, no to być może oszukujesz się, że jesteś zbyt zmęczony, być może jest tu inny problem właśnie. Także jeżeli obiektywnie robisz dość mało w stosunku do tego, co powiedzmy robią ludzie, nie masz efektów siłowych, to czasami warto się zastanowić, czy po prostu nie przekłamujesz siebie, jeżeli chodzi o ten temat regeneracyjny, oraz też warto się zastanowić, czy nie zawalamy naszego treningu dietą i regeneracją. Czyli być może problem nie leży stricte w seriach, tylko leży w tym, że być może nie pilnujesz diety, jesz za mało białka, nie wysypiasz się, bardzo dużo pracujesz. Przejdźmy teraz do schematu 5. Płynnie ominę schemat, w którym jesteśmy średnio zregenerowani, czyli nie wiemy, czy robimy za mało, nie wiemy, czy robimy za dużo, ale nie mamy efektów. To na razie ominę, zostawię na koniec. Zatem schematem 5 będzie sytuacja, w której nie masz efektów, a jednocześnie jesteś bardzo zajechany, bardzo zmęczony. I tutaj jest ten taki drugi problem, że niektórzy ludzie strasznie się cackają z tym treningiem, trenują za lekko, a mówią, że są bardzo zmęczeni. Natomiast są też ludzie przesadzający w drugą stronę, czyli oni w ogóle nie widzą swojego zmęczenia, czyli myślą, że wszystko jest ok, podczas gdy w rzeczywistości być może są regularnie zamuleni, zdenerwowani i tak dalej. Także jeżeli widzisz u siebie takie symptomy, że powiedzmy od kilku tygodni jesteś zdecydowanie bardziej rozdrażniony niż zwykle, być może gorzej śpisz, być może jesteś bardziej zamulony, bardziej zmęczony, nie myślisz tak trzeźwo, nie masz siły na treningu oczywiście, ale też nie masz motywacji do zrobienia treningu. To są wszystko bardzo istotne takie czynniki, które mogą nam powiedzieć. Bardzo często właśnie kiedy zbliżamy się do tego za dużego zmęczenia, jeżeli jesteśmy zbyt zajechani, to właśnie takie symptomy się pojawiają, czyli nie mamy ochoty iść na trening, nie chce nam się tego robić, jesteśmy właśnie jacyś rozdrażnieni, przemęczeni i tak dalej. To są rzeczy, które również warto śledzić i czasami nie warto iść tą drogą, że droga wojownika, poświęć dziś dla jutra, muszę robić więcej, tylko czasami musimy właśnie pomyśleć o tym zdroworozsądkowo. Także jeżeli nie mamy progresu, jeżeli obiektywnie robimy dość sporo, a dość sporo obiektywnie to może być więcej niż 15, 18 serii na każdą partię, to być może właśnie ta droga męczennika, wojownika nie jest dobrą drogą. Jeżeli ktoś się dobrze regeneruje, jeżeli ktoś progresuje na tej objętości, niezależnie jak duża by ona nie była, to wtedy spoko. Natomiast jeżeli ćwiczysz tą dużą objętością i widać, że ty tych efektów nie masz, no to prawdopodobnie być może jest to jednak trochę za dużo. To samo dotyczy sytuacji, w której nie idzie nam tylko jedno ćwiczenie albo tylko jedno ćwiczenie nam idzie. Pierwsza rzecz, która powinna być zrobiona, kiedy na przykład idzie nam przysiad i martwy ciąg, a zupełnie nie idzie nam wyciskanie, to musimy się zastanowić, czemu tak się dzieje, porównać ilość serii na różne partie. Czy przykładowo, no dobra, robię 10 serii przysiadów w tygodniu i te przysiady mnie absolutnie niszczą, jestem bardzo zmęczony, ale jednocześnie przysiad idzie. A powiedzmy, robię 10 serii wyciskań, czuję się średnio zmęczony i wyciskanie nie idzie. Więc w tym wypadku powinienem robić więcej być może serii wyciskania, a być może zastanowić się, czy nie robić tyle samo albo nieco mniej serii przysiadu. Analogicznie, kiedy powiedzmy robisz 10 serii przysiadów, jesteś kompletnie niezmęczony, ale ten przysiad idzie, no to okej, tak? Ale jeżeli robisz 20 serii wyciskań i to wyciskanie strasznie cię męczy, w ogóle nie chce ci się go robić, jesteś zniechęcony, zdemotywowany, bolą cię barki, łokcie i tak dalej i to wyciskanie nie idzie, no to wtedy widać, że problemem jest to, żeby po prostu robisz na to ćwiczenie za dużo. Dlatego bardzo ważna jest analiza, porównywanie różnych partii. I teraz, bardzo często się mówi, że powinien być jakiś jeden mityczny stosunek. Ruchów push do pull, ruchów góry do dołu, ruchów pleców do klaty i tak dalej. Otóż takiego jednego stosunku nie ma i nawet w zasadzie nie powinno być. Ten stosunek jest rzeczą mocno indywidualną i właśnie to my powinniśmy sprawdzać. Nie jaki powinien być ten stosunek u nas, ale czego robić więcej, a czego robić mniej. Czyli powinniśmy tutaj porównać ćwiczenie, które nam nie idzie, do ćwiczenia, które nam idzie. Czy to ćwiczenie jest robione tak, że się bardzo cackamy i nigdy nie robimy ciężko, czy może odwrotnie. To ćwiczenie robimy tak ciężko, że kolega nam musi pomagać każde powtórzenie. Jeżeli podczas przesiadu zawsze robisz lekko, a masz progres siłowy, a jeżeli podczas wyciskania leżąc, zawsze kolega wiosłuje ci ostatnie powtórzenie, a nie masz progresu siłowego, to masz rozwiązanie. Przechodzimy teraz do tego punktu, do schematu szóstego, czyli jest to schemat najbardziej popularny w zasadzie u ludzi, czyli że nie mają progresu, ale ciężko im się określić. Są w zasadzie gdzieś tak po środku, czyli w zasadzie nie wiem, czy powinienem robić mniej, czy powinienem robić więcej. Czuję się taki średnio zmęczony, średnio zregenerowany, mam średnie zakwasy, no i w zasadzie nie wiem, w którą tą stronę powinno iść. No i teraz możemy rozpoznać kilka takich popularnych trendów, które pomogą nam znaleźć rozwiązanie. Czyli pierwszy trend jest taki, że mieliśmy kiedyś progres siłowy, ale potem mamy regres, czyli od kilku tygodni niby się czujemy tak samo, niby wszystko jest takie samo, ale zaliczamy regres, czyli z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz gorsi. W tym momencie prawdopodobnie jesteś po stronie zajechania, czyli chwilowo się zajechałeś, musisz się cofnąć, zacząć robić mniej, zrobić jakiś deload lub być może zmienić plan na jakiś inny, być może potrzebujesz świeżości, ponieważ w normalnej sytuacji, jeżeli nie jesteś na mocnym deficycie kalorycznym, to nie powinno być takiej sytuacji, że ty regresujesz. Dlatego jeżeli regresujesz, robisz coraz mniej, jest to raczej kwestia zmęczenia. Drugi wzorzec jest taki, że nie progresujesz, nie czujesz się jakiś wybitnie zmęczony, ale często doskwierają ci różnego rodzaju bóle, dyskomforty i tak dalej. Czyli tutaj, mimo że potencjalnie nie czujesz się zmęczony, to być może twój plan nie jest za bardzo odpowiedni. Być może właśnie pod kątem, że niektóre ćwiczenia trenujesz za mocno, co przekłada się na to, że jakieś tam dyskomforty się pojawiają. Dlatego, jeżeli nie czujesz się mocno zmęczony, ale jednak masz różne tam dyskomforty, bóle i tak dalej, to warto byłoby się przyjrzeć znalezieniu rozwiązania, czemu te bóle się pojawiają, jak można sprawić, żeby się nie pojawiały. Czyli być może właśnie skonsultować to z fizjo, skonsultować z jakimś ogarniętym trenerem, być może zmienić ten plan, być może zmodyfikować różnego rodzaju proporcje. Trzecim takim podschematem jest deficyt kaloryczny, czyli jeżeli mamy ten deficyt, chudniemy, no to w tym momencie no nie każdemu udaje się progresować. Jeżeli deficyt jest mocny bądź długi, no to w zasadzie praktycznie zawsze te wyniki albo utrzymujemy, albo regresujemy. Nie warto oczywiście myśleć w ten sposób, że dobra, to od jutra mam dietę i od jutra już spodziewam się spadków. Warto myśleć pozytywnie. Natomiast faktycznie taka stagnacja bądź regres mogą być tutaj zaliczone. I w tym wypadku najprostsze, co możemy zrobić, to po prostu się tym nie przejmować i nie próbować za wszelką cenę robić do odciny. Czyli przykładowo można zrzucić powiedzmy 10% ze sztangi i starać się utrzymać ten ciężar 10% mniejszy. zamiast próbować cały czas robić do odciny. Być może też warto skupić się na nieco innych rzeczach. Być może warto się skupić na naszych słabych ogniwach, na które nigdy nie mieliśmy czasu. Być może nad wytrzymałością, być może na czymś innym, ponieważ zakładam, że ta redukcja będzie trwała miesiąc, 2, 3, 4, a nie będzie trwała do końca świata. No i teraz ostatnim schematem na dziś będzie taka sytuacja, w której Ty nie progresujesz, raczej masz stagnację, raczej to nie jest taki liniowy regres, tylko powiedzmy stagnacja. Masz dopiętą dietę, masz dopiętą regenerację, plan wydaje Ci się, że jest ok, no ale nic nie idzie do przodu. A Tobie w zasadzie ciężko jest powiedzieć, czy no dobra, ale w sumie nie wiem, czy się czuję zregenerowany, czy nie, bo czasem mam zakwasy, czy nie, ale w sumie jakieś zadłużenie są, w sumie niby jestem zmęczony, ale to nie jest jakieś mega zmęczenie, ale tego progresu nie ma. Pierwszym rozwiązaniem tego problemu może być po prostu zmiana planu. W tym wypadku jak najbardziej. Jeżeli bardzo ciężko jest powiedzieć, czy potrzebuję robić mniej czy więcej, w tym momencie po prostu zmiana planu na nieco inny może przynieść fajny rezultat. Być może jest to zmiana ćwiczeń, być może jest to zmiana powtórzeń, być może zmiana schematu progresji. Przykładowo zamiast trenować 5 razy 5, przechodzisz na 1 razy 5 na głównej serii, a potem obcinasz 10% na pozostałe 4 serie po 5. To jest najpopularniejszy schemat typu backoff. No i nawet jeżeli nowy plan jest bardzo podobny pod względem trudności co ten stary, czyli robisz w zasadzie bardzo podobnie, ale troszeczkę zmieniałeś, no to już sama ta nowość w planie, sam ten nowy bodziec, jakaś tam świeżość już pozwoli nam bardzo często uzyskać ten progres. Także to nie jest tak, że musimy zmieniać plan co miesiąc, ale jeżeli powiedzmy kiedyś plan na nas działał, ale potem przestał działać, a ciśniemy tym planem już bardzo długo, to istnieje spora szansa, że po prostu musimy spróbować czegoś nowego najzwyczajniej w świecie. Nie musi być to wywalenie planu do góry nogami, ale może być to po prostu jakaś prosta zmiana powtórzeń, prosta zmiana głównych ćwiczeń, być może poszukanie jakichś swoich słabych ogniw. No i można właśnie powiedzieć, że nie zawsze rozwiązaniem jest robienie mniej albo robienie więcej. Można oczywiście spróbować. Można spróbować robić odrobinę więcej w nowym planie, można spróbować odrobinę mniej, ale to w zasadzie będzie po prostu metoda prób i błędów, czyli trzeba spróbować i wtedy się dowiemy, nie? Nie ma takiego jednego gotowego schematu. Natomiast właśnie tym gotowym schematem jest po prostu proces zmiany. Jeżeli lecisz bardzo długo jednym planem, no to bardzo często jest tak, że po prostu prędzej czy później po 3, po 6 miesiącach robienia danego planu po prostu będzie jakiś problem, trzeba coś zmienić. I im dłużej trenujemy, im mamy większy staż, tym prawdopodobniej częściej trzeba będzie tutaj manewrować, częściej dokonywać jakiejś periodyzacji zmian w planie. Przykładowo osoba początkująca może sobie lecieć planem kilka miesięcy, jest git. Osoba zaawansowana już powiedzmy po 2 miesiącach robienia tego samego, czy po miesiącu robienia tego samego ma po prostu dość, musi zrobić coś innego. Także moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli pomogłem, zostaw łapę w górę, możesz napisać w komentarzu, jaki jest Twój sposób radzenia sobie ze stagnacją. Jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.